Cześć i czołem, witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Z racji problemów technicznych, o których wiecie między innymi z Discorda, nie jestem w stanie dzisiaj, ani wczoraj, ani przedwczoraj nie byłem w stanie streamować, ale że operacja świąteczna w Euro Trucku trwa, jako że można zdobyć zapewne fajne nagrody, robiąc przy tym przy okazji dosyć krótkie i przyjemne trasy, to postanowiłem nagrać wam odcinek 2 Góra 7. Z góry możecie mi zazdrościć, bo właśnie tutaj obok w kuchni moja jakże piękna żona robi domki z piernika. I to oznacza, że jest wiedźmą i zjada dzieci. Żartowałem, to się wytnę. W każdym bądź razie żona idzie mnie zbić i tego się już chyba wyciąć nie da. Kochani, krótkie trasy, nie widać mnie i tak, więc możesz mnie bić. To jest przemoc, słuchajcie, domowa. Gdzie jedziemy? Ja jestem w tej chwili w Lublinie. Lublin jest na 100% zrobiony, Łódź też, więc fajnie byłoby robić takie traski, nawet troszkę dłuższe, ale w inne miejsca, w miejsca, w które jeszcze nie dotarł nikt, ale takich miejsc nie ma. No i będziemy jechali do Karlskrony, bo to bez sensu. To zróbmy tak. Pojedźmy do tej Łodzi, bo mi i tak powinno tą misję zaliczyć. I może gdzieś tam z Łodzi coś innego się znajdzie. No fajnie było pojeździć. Z reguły za te takie misje świąteczne były jakieś ładne malowania i tego typu rzeczy. Widzicie, troszkę pobawiłem się ostatnio w ciężarówce. Mam, widzicie, ETS-a, mam poduszeczkę, mam gaśnicę i takie różne dziwne rzeczy. Łącznie z tancereczką hula, słuchajcie. Także w moim odczuciu wygląda to bardzo zacnie. Jedziemy na singielku, no bo internetu nie ma. Nie wiem tak naprawdę do końca, z czego to wynika. Na początku w ogóle nie mogłem się podłączyć do sieci 5G. A teraz na 5G mam gorszy przesył i gorsze pobieranie niż na 2 i 4G, a i tu jest lipa, bo na 5G mam jakieś 12 pobieranie i 20 wysyłanie. I tak naprawdę tu mam wizytę technika, zobaczymy, z czego to wynika. Są dwie opcje, albo mój karta sieciowa, którą mam w nowym komputerze, jest z Biedronki, albo router. Raczej bym się skłaniał, że chodzi o router, bo nawet na lapku, na którym jak wiecie od 100 lat już streamuję, ta prędkość spadła do zakresów 90-40, a było stale 250-70 mniej więcej, więc być może już router, modem router dokonał żywota. Jest to, myślę, prawdopodobne, bo ma już 4 lata. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak czy inaczej, no mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś z tego wyjdzie, bo jak wiecie, zrobiłem jednego live'a z Banek Lorda i słuchajcie, no wyglądało to zacnie. To był tylko test, to było 20 minut, ale działało tak, jak działać powinno, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy 230 km. Ja mam 2 z 15 tras, także troszkę przejechać trzeba. To jest 200 km, tylko sobie sprawdzę, słuchajcie, mniej więcej czas. Jest 20:22. Będę chciał tak nagrać odcinek Góra 2, myślę. Potem je zrenderować, tak żeby wam jutro i może środę wrzucić, aczkolwiek no jakby się udało,
doprowadzić mój sprzęt do dochodu, do ładu i składu, no to chciałbym jutro odpalić live'a, ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wiecie, okres przedświąteczny to jest taki czas, że... Tak, jak ona powiedziała, że nic nie robię, ale mogę coś robić. Oczywiście standardowo ogranicznik prędkości na 90, no, może standardowo ostatnio, bo właściwie bywało z tym różnie. Tak, jednak te trzy zabaweczki poruszające się w rytm jazdy to był dobry pomysł. Klimatycznie to wygląda, tak samo te zawieszki na szybie. Broniłem się przed tym, bo troszkę mi to zajeżdżało festynem. Bo są jeszcze przecież te, wiecie, jakieś takie dywaniki, płytki, żaluzje w dodatku, ale coś mnie to nie przekonało. Natomiast tutaj nie wiem, czy nie jest tego za dużo, ale na pewno wygląda to ciekawiej. Szykują też się, moi drodzy, zmiany u mnie od stycznia w grafiku. Takie zmiany, które chyba wyjdą na plus. Czyli nie będzie już tych wieczornych drugich zmian. Będę pracował w bardziej ludzkich porach. Aczkolwiek od 6, więc też wymusi na mnie, że tak powiem, wcześniejsze spanko, ale będzie chociaż czas, będziemy to też poustawiać i jak dobrze wszystko pójdzie, to w grudniu, tak myślę, na taki półtora godzinny strumyk od 20 będzie miejsce. Oczywiście nie zawsze, ale nie będzie takiej sytuacji jak teraz. No zobaczymy, co ten lockdown przyniesie, bo kolejna kwarantanna narodowa, mówi się o jeszcze nowych obostrzeniach, które będą nam stopniowane. Zobaczymy. To na pewno była jego wina. I takie magiczne kierunkowskazy. Trzeba wymusić, nic z tego inaczej nie będzie. Muszę zaraz, nie wiem czy teraz, czy później, ale muszę jakąś ja sobie miniaturkę ogarnąć, bo jak widzicie, nowa ciężarówka zupełnie. No to problem jest taki, że tutaj w tej Polsce to tak z widokami
Bywa różnie, ale możemy testować. Niech będzie coś takiego. Myślę, że jak jeszcze jakieś fajne lokacje znajdziemy, to będziemy eksperymentować. Póki co wygląda to tak, jak wygląda, ale ciężarówka mi się jest zacna. Pierwszy raz pokolegowałem próby, także kołpaki i tak dalej. I oddaję to kolegę, to szczególnie jak się dobrze fajne kolorówki do malowania. A ta austriacka, akurat z narciarzami, jest takie unikatowe i przede wszystkim, biorąc pod uwagę zamknięcie stoków klimatyczne. Naprawdę. Choć jak jedzie z wami radiowóz, to jest jedyne wyjście. Autentycznie, że po prostu trzeba się zatrzymać i pozwolić mu siebie wyprzedzić. Będzie grać o taki krótszy odcinek, ale postaram się dzisiaj coś jeszcze nagrać. To będzie taka szybka trasa rozgrzewkowa. Muszę sprawdzić tutaj poziomy głośności, zbieranie przez mikrofon dźwięków z tła i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mi się uda nagrać dzisiaj więcej niż jeden odcinek, to po prostu wam go wrzucę. Może też jutro, tak żeby na rozgrzewkę było tego troszkę więcej. Ale to zależy od tak zwanych okoliczności przygody. Idzie to dosyć fajnie, jak widać. Nie jest tak, jak mówił Artur, że się będę rozbijał, bo jak wiecie, jestem najlepszym kierowcą w firmie, którą założyłem na TechBooku. Tylko czasem udaje, że tak nie jest. Mam tam słuchajcie klawiaturkę z podświetleniem i nie mogę się do tego przyzwyczaić. Częściej nie wyłączam podświetlenia w ogóle niż go używam. Oczywiście mogę to sobie zmienić, jakiś kolor domyślny, bo jest taka opcja w ustawieniach, ale strasznie to żarówiaste.
Aniu, idź, ja ci zgaszam za chwilę światło. Dwie minutki. No i dojeżdżamy. Ciekawe, czy w tym roku też będzie jakaś taka zimowa sceneria, jakaś modyfikacja wrzucona przez trackersów. Jednak ta zima zawsze jakoś tak ożywiała te live'y, szczególnie, że jak pamiętacie, śnieg miał też duży wpływ na warunki jazdy, szczególnie na hamowanie. Zobaczymy, może jeszcze jest za wcześnie, albo boją się popełnić cyberpunka błąd, czyli wrzucenie czegoś, co nie jest do końca sprawdzone i będzie psuło grę. Też tak być może. A teraz dojechaliśmy do Łodzi. Oddajemy ładunek, powinien wskoczyć trzeci z 15. Sprawdzamy. Skoczył, słuchajcie, udało się. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia zapewne jutro. Cześć!